Cześć, witaj, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz. Witaj w kolejnym moim odcinku o inwestowaniu. Dziś mamy kolejnego gościa, który inwestuje w nieruchomości. Witaj, naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Gil, tak? Cześć, witam wszystkich. Witaj Bartek, może Bartek powiedz sam, bo ja powiedziałem, że inwestujesz w nieruchomości, a co to dokładnie jest? To są garaże dokładnie. Inwestuję w garaże pod wynajem. Tym głównie się tylko zajmuję, nie? Okej, a powiedz może, bo część osób Cię może jeszcze nie zna, skąd jesteś, ile masz lat? W tym roku kończę 21 lat. Gdzieś tą przygodę z inwestowaniem zacząłem od razu praktycznie po napisaniu matury. Był to rok 2018. Wtedy to też kupiłem swój pierwszy garaż, jako właśnie taką inwestycję pod wynajem. No i później tata też trochę podłapał temat i razem zaczęliśmy gdzieś to powoli powiększać ten nasz portfel nieruchomości. Na ten moment już mamy prawie 30 nieruchomości, nie, prawie 30 garaży. Działam na południu Wielkopolski, w trzech miastach. Są to takie miasta od 30 do 70 tysięcy mieszkańców. No to powiedziałeś, w tym jednym zdaniu pojawiło się sporo informacji. Pozwól, że troszkę przyczepię się tego początku może. Myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra informacja, szczególnie dla tych młodych osób, bo powiedziałeś, że zacząłeś działać 2018, czyli 2 lata temu. Miałeś wtedy 19 lat. Nie, dokładnie. 19 lat, czyli to jest informacja dla tych i myślę przykład bardzo fajny, że w zasadzie wiek nie ma znaczenia. Też mówisz o roli drugiej osoby, czyli jest tata, który pomaga finansowo czy też biznesowo? Znaczy, może bardziej tata jest, no oczywiście też finansowo, bo gdzieś tam to są wspólne inwestycje, ale na pewno też wspiera tak, bo to oczywiście się wiąże też z remontami, z najemcami, także razem gdzieś się tą drogą idziemy i nawzajem sobie pomagamy. Okej. Dobra, mówisz południe wielkopolskie. Ja będę tak może wrzucał czasami takie pytania, o których chciałbym pogłębić je, czyli południe wielkopolski. Z tego co pamiętam, jesteś z Rawicza, tak? Tam mieszkasz? Tak, tak. Tutaj mieszkam, tutaj od praktycznie w Rawiczu zaczynałem, ale to przerosło się już do Leszna i Gostynia. To są takie pobliskie tutaj większe miejscowości. Okej, okay. A ile mieszkańców ma twoje miasto? Około 30 tysięcy. Czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o miasta, no to nie jest to duże miasto. Nie jest to duże miasto i właśnie na takich miastach się na początku skupiałem, bo też tutaj z Rawicza jestem i tutaj chciałem zacząć. Też gdzieś obserwowałem te duże miasta typu Wrocław, Poznań, Warszawa. Jak najbardziej ten biznes też tam jest, no już tak powiem, no, też są garaże, też można je wynajmować. Oczywiście tam te garaże zaczynają się od 50-60 tysięcy w górę, także to są już o wiele wyższe kwoty, no ale też automatycznie ten wynajem też jest wyższy, nie? Także jak najbardziej też w dużych miastach można inwestować. Czyli też można działać. Znaczy, pytałem o to miasto i tą liczbę mieszkańców, bo w zasadzie działa to chyba tak samo, czyli problem, który ty trochę rozwiązujesz, chociaż do tego jeszcze dojdziemy, bo ty w sumie nie budujesz, z tego co wiem, ale problem braku miejsc parkingowych, tak? I tego, że ludzie wracają z pracy, nawet na nowe osiedle, gdzie kupili mieszkanie, no najczęściej do tego mieszkania deweloper ma taki chyba nawet wymóg w prawie budowlanym, czy tam w zgodzie na budowę, że on musi wybudować jedno miejsce parkingowe. No a sam wiesz, pewnie w twojej rodzinie jest podobnie, że jedno auto w rodzinie to jest nic. Przeważnie są dwa, trzy i więcej. No i pytanie, gdzie to wszystko parkować? Więc nawet pewnie w twoim mieście, które tak jak mówimy jest 30-tysięczne, jest ten problem, który jest w dwumilionowej Warszawie taki sam też? Otóż to i też tutaj, jak wspomniałeś o tych nowych mieszkaniach, zazwyczaj jak deweloperzy budują, to nie budują garaży, tylko miejsca postojowe. Są to zazwyczaj takie hale podziemne. Tak. No, oczywiście to jest fajne rozwiązanie, aczkolwiek nie schowamy tam roweru czy jakichś opon. Oczywiście są tam jakieś drobne klatki metr na 2 metry, no ale tam za dużo praktycznie nie włożymy, więc ludzie też szukają właśnie oprócz tych hal garażowych też po prostu jakichś garażów czy magazynów, bo też to można tak nazwać. No zgadza się, to mówisz tak jakby wartość tego, że wynajmiesz cały garaż jako budynek, to jesteś w stanie zaparkować tam samochód, ale również jest to miejsce do przechowania jakichś cennych po prostu rzeczy. Jasne, a z tego, co też tu mogę powiedzieć, to
zauważając właśnie tutaj na przestrzeni tych lat, wynajmując te garaże, większość osób praktycznie nie trzyma w nich samochodów. Większość osób właśnie wynajmuje na jakieś rowery, opony, meble, nie, motor. Też mamy takie przypadki, gdzie jakaś osoba ma rozłożoną makietę kolejki wąskotorowej albo jakieś tam no, różne, przeróżne rzeczy, naprawdę, nie tylko samochodów. Okej, ale sami się ci ludzie tymi historiami dzielą, po co im ten garaż? Czy no, sprawdzacie? Znaczy, nie, że sprawdzamy, ale najczęściej właśnie po prostu mówią, że tutaj mają taką sytuację, albo że po prostu gdzieś tu mieszkają, coś muszą ten. Zazwyczaj mówią po prostu, co będą chcieli, do czego chcieli wykorzystać ten garaż. Nie? Także my tam jakoś specjalnie się nie wypytujemy, bo no, to nie jest jakoś super ważne. No tak, w zasadzie obojętnie, czy ktoś samochód parkuje, czy rozkłada sobie kolejkę wąskotorową, jak powiedziałeś, no to cena za wynajem tego garażu jest taka sama. Jasne. Mniej więcej jakie to są koszty u Was, w Waszej miejscowości? Albo w tych kilku, w których działasz? To są takie widełki od 200 do 280 zł. Najmniej 200, 280 najwięcej, nie? A od czego zależy ta cena? Od powierzchni garażu, czy od jeszcze czegoś innego? Raczej powierzchnia garażu większość ma zbliżoną do siebie, także tutaj za bardzo nie w tą stronę, tylko o lokalizację chodzi najbardziej. Gdzieś te miejsca bardziej przy jakichś dużych blokowiskach albo w centrach miast, no to te one są najbardziej pożądane i wtedy można troszkę te ceny windować do góry. Nie? A gdzieś na obrzeżach, no to oczywiście tam, gdzie tych garażowisk jest, gdzie tych garaży jest bardzo dużo, to można te ceny wtedy tam, no. No nie ma takiego przebicia, nie? Czyli lokalizacja, mówisz, cena idzie do góry. Ja, lokalizacja to tak. Tutaj czyli tak jak przy mieszkaniach. Dokładnie to samo jest przy mieszkaniach. Wiemy, że w Warszawie w samym centrum 20 tysięcy złotych za metr mieszkania na nikim nie robi wrażenia. Już, więc kwestia garaży. No, słyszałem ostatnio taką historię inwestora, który przyjechał na Śląsk i kupował kawalerkę. To była tania kawalerka, z tego co pamiętam, chyba w Gliwicach. I ta kawalerka kosztowała 90 tysięcy złotych. No i ci inwestorzy przyjechali i oni nie wierzyli, że jest taka cena. Oni pytali, gdzie jest kruczek. No i okazało się, że przy okazji powiedzieli, że ostatnio kupili za 90 tysięcy garaż w Warszawie właśnie, więc stwierdzili, że kawalerka w cenie garażu, no to oni się nie mają co zastanawiać i po prostu biorą. Więc taka informacja właśnie a propos cen warszawskich. Okej, wróćmy do tych jeszcze cen garaży, bo mówisz 200, między 200 a 280. Ja pytałem właśnie o powierzchnię, to tutaj nie, ale nasunęła mi się jedna rzecz. Czy masz jakiś swój standard tych garaży? No bo jeśli je kupujesz i później wynajmujesz, to kupujesz i wynajmujesz je dokładnie tak jak chcą, jak stoją, żeby jak najszybciej zarabiały, czy po prostu masz jakiś swój standard i doprowadzasz je do jakiegoś swojego standardu, który chciałbyś, żeby one miały? Znaczy tak, jakiś rok temu właśnie podjęliśmy taką decyzję, czy tak w sumie samo to wyszło, że chcemy ujednolicić produkt, tak? Dobrze. Żeby po prostu ta sama farba, ten sam kolor, żeby po prostu było wszystko zbliżone jako jak najbardziej podobne do siebie. Dlatego kupujemy te same farby, malujemy tak samo. Mniej więcej te garaże wyglądają bardzo podobnie. Oczywiście zazwyczaj jak kupujemy, szukamy takich garaży, które są poniżej wartości rynkowej, czyli takie jakieś okazje. No zazwyczaj trzeba je troszkę odświeżyć, na pewno pomalować, no kwestia tam jakichś większych remontów, czy wymiany bramy, czy zrobienie dachu, ale na pewno trzeba je odświeżyć, nie? Bo są to garaże albo z pełną zawartością, albo po prostu długo nieużywane i wyglądają jak wyglądają, nie? Znaczy z pełną zawartością, czyli kupujecie po prostu z całym inwentarzem, co jest w środku, tak? Zdarza się tak, tak. I otwieracie, piłujecie kłódki jak w tych amerykańskich serialach, co? Mieliśmy taką sytuację, że kupiliśmy garaż nawet nie zaglądając do środka, więc no proszę. Różne sytuacje się zdarzają. Ale naprawdę, nie wiem, kiedyś była taka sytuacja, że całą zawartością. Wtedy nie dość, że bardzo tanio był garaż kupiony, to wartość złomu, która tam była ponad 1000 zł, także też można było zarobić na tej zawartości. I nawet sporo, bo tam oprócz tego złomu były jeszcze różne inne rzeczy. Jakieś elektronne narzędzia.
No tak, wiadomo, że sytuacje są różne. A powiedz mi, skąd dostajecie informacje o tych garażach? Czy macie jakiś swoich informatorów, agentów nieruchomości? No bo to jednak są trzy miasta, czyli od twojego adresu zamieszkania do najdalszego garażu w tym jednym, czy drugim, trzecim mieście, no to jest też ileś kilometrów. Czy sam krążysz, czy masz jakieś ogłoszenia? Jak to wygląda? Znaczy, co na razie staram się samemu szukać, wyszukiwać tych okazji poprzez różnego rodzaju ogłoszenia gdzieś tam przy garażach. Wieszam, że jestem zainteresowany kupnem garażu. Gdzieś tam też na jakichś tablicach, spółdzielniach często też wieszam jakieś kartki. I to jest jakby najbardziej takie główne źródło pozyskiwania tych garaży. Natomiast też obserwuję jakieś portale internetowe typu OLX. Też ostatnio nawiązałem kontakt z kilkoma pośrednikami, ale tam raczej ciężko, żeby oni mieli jakiś garaż. Zazwyczaj mają jak już to mieszkanie z garażem i raczej klient nie chce tego rozdzielać. No ale przynajmniej tam jakiś kontakt z nimi załapałem, więc zobaczymy, może kiedyś coś wyjdzie z nimi, nie? Coś może wyjść, dokładnie. Drzwi ci trzeba rozszerzać, żeby ta informacja szła w świat. Więc później najpierw zasiejesz, a potem będziesz zbierał plony. Choć tak patrząc po tych informacjach, które już usłyszeliśmy, no to w tak młodym wieku plony są fajne, bo już około 30 garaży już teraz na ten moment macie. Razem z tatą, więc myślę, że całkiem fajny już portfel inwestycyjny. Dobra, idźmy dalej. Co mnie jeszcze interesuje? Jaki był koszt, który musiałeś, jaka była cena po prostu takiego garażu, który był najbardziej, no, największa okazja, którą trafiliście? Garaż, który kupiliśmy za najniższą cenę, to chyba było 8 tysięcy. Tam z zapisem, aktem notarialnym wyszło 9, chyba 200 jakoś tak. To była najniższa cena, aczkolwiek garaż, jakby na którym najwięcej zarabiamy, kosztował chyba około 15 tysięcy, ale był w bardzo dobrej lokalizacji. I tam też automatycznie więcej troszkę za wynajem dostaniemy i gdzieś ta stopa zwrotu jest wyższa. Z tego co tam widziałem, chyba ponad 20% wychodzi. No to całkiem To... sensowne stopy zwrotu przy faktycznie stosunkowo niedużej kwocie zainwestowanej. Przy tym garażu też za dużo nie trzeba robić. Tak jak mówisz, że czasami wysprzątać i pomalować, no to trwa góra kilka dni, tak myślę. No i garaż się wynajmuje chyba od razu, tak? Macie jakąś listę oczekujących chętnych klientów, którą macie w zeszycie? Tak, zdarza się. Na przykład są takie sytuacje, że wyremontujemy garaż, ja go po prostu wrzucam gdzieś tam na Olixa czy na jakieś media społecznościowe, no i faktycznie dzwonią tam 2, 3, 4, 5 osób, no i ta pierwsza się decyduje, no a te pozostałe też są zainteresowane, sobie gdzieś tam później te osoby spisuję i w razie czego jak gdzieś tam kolejna okazja się pojawi, to najwyżej no, po prostu kontaktuję się na początku z tymi osobami, bo wiem, że są zainteresowane. I nieraz właśnie już tak miałem, że kupowałem garaż, a miałem już na niego najemcę. Także z znalezieniem najemcy, no, nie ma problemu. No tak, Chociaż teraz różnie bywa. no tak, nagrywamy w czasach kryzysu, myślę, który się dopiero zaczyna, ale myślę sobie, że no, koszt miesięczny tego garażu, tak jakby stosunek tego, co oferuje garaż, jeśli ktoś ma na przykład droższy samochód albo dodatkowo jakieś narty, rowery, no to chowając to w takim garażu, i to też ważna informacja, że ty kupujesz garaże tylko takie po prostu murowane, tak? Tak. Bo też ten rynek jest dosyć szeroki, nie? Tak, tutaj odnośnie tych murowanych garaży. Na początku też bardzo myślałem o garażach blaszanych, ale no, zwyciężyły te garaże murowane. Raz, że to jest, że można powiedzieć, taka nieruchomość, dostaje się do niej akt notarialny, zarabia się na wynajmie tego, ale też na wartości tej nieruchomości. Natomiast na garażach blaszanych, no jedynie co może zdrożyć, no to wartość tej działki, na której są te garaże, więc tutaj na tym bardziej się skupiłem, żeby to były garaże murowane. No oczywiście większa inwestycja, no bo garaż blaszany razem z całością pracy i pewnie kwestią działki, to już jest tam indywidualna sprawa, no ale to kosztuje też kilka tysięcy, nie? Taki garaż łącznie z pewnie jakąś płytą fundamentową, podłączeniem prądu i tak dalej. No to te pewnie minimalnie ze 3-4 tysiące trzeba na taki garaż łącznie ze wszystkim poświęcić, myślę, nie? Jasne.
A tutaj mówisz, że okazje się trafiają za 8 tysięcy, ale jest garaż, który przynosi najwięcej i on kosztował 15. To też uważam, że to nie są duże pieniądze, jeśli ktoś by pytał faktycznie i chciałby inwestować w nieruchomości, no i ma dalej takie przeświadczenie, że musi mieć bardzo dużo, bo trzeba kupić mieszkanie. Ale niekoniecznie, może to być na przykład, jak pokazuje Twój przykład, może to być garaż. No, bo tutaj, tak jak mówiłeś, no, zarabiamy też w garażach murowanych na wynajmie. Tak. Aczkolwiek, no, na przykład tutaj, na tym przykładzie, kupiliśmy garaż za tam 9 tysięcy łącznie. No i ja już praktycznie zarobiłem na nim, nie wiem, 10-15 tysięcy, bo mógłbym go w tym samym czasie sprzedać tam taką wartość rynkową, czyli gdzieś tam około 25 tysięcy. No i też jest perspektywa, że te ceny gdzieś pójdą do góry, także to też jest jakby kolejna możliwość zarobienia na tej nieruchomości, nie? Okej, powiedz mi, czyli tak licząc mniej więcej, bo mówiłeś o przypadku garażu, gdzie masz około 20% zwrotu, czyli ta średnia pewnie Znaczy, jest. na najwyższym tam chyba jest 29-28, także prawie około 30% wychodzi, 30 nie? tak Ale maksymalnie. tak, niecałe 30, ale mamy kilka garaży, które mają powyżej 20-20%. No to całkiem przyjemnie się robi taki biznes, myślę, gdzie są takie zwroty. Jasne, tak. Okej, okay. Dobra, idźmy dalej. Myślę, że pytanie, które rzadko się pojawia, przynajmniej tak je teraz wymyśliłem i tak miałem w głowie chyba, że chyba mało kto to pyta. Jaka jest rotacja? No bo często wiadomo, przynajmniej na pokoje, na pracowników, studentów wszyscy to pytają, ile trzeba się no, nałazić, żeby tą umowę znowu zmienić, żeby sprawdzić, zweryfikować tego nowego klienta. Jak to u Was jest? To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo też na początku się zastanawiałem z tym, jak to wszystko będzie wyglądać, że będę musiał raz w tygodniu jeździć i zmieniać najemców, ale no, na szczęście tak to usystematyzowaliśmy, że wszystkie umowy, jakie robimy z najemcami, robimy na rok z tam z możliwością miesięcznego wypowiedzenia. I tak właśnie mam najemców, którzy na przykład deklarują się, że chcą wynająć na 3, 4, 5 lat. Aczkolwiek pomyślałem sobie, że te ceny nieruchomości tak szybko idą do góry, i tak samo idzie wynajem, to wolę praktycznie co roku jakby spróbować wynająć ten garaż drożej. I tak póki co się udaje, że jak na garażu podwyższy się te 20-30 zł miesięcznie, no to nie jest jakaś duża różnica. No, dla mnie jest, bo to później się zbiera i wychodzą fajne sumy. Także umowy robimy na rok po prostu z miesięcznym wypowiedzeniem. Aczkolwiek większość najemców po prostu, jak już się wprowadzi do tego garażu, to rzadko raczej ktoś się wyprowadza przed jakby wygaśnięciem umowy. No bo tak, bo raz, że to jest miejsce parkingowe, tak jak w zasadzie wszyscy myślą jako pierwsza myśl, że po co nam garaż, ale jak pokazują Twoje historie, Twoich klientów, no okazuje się, że tam można w garażu sobie po prostu zrobić wszystko. Jakichś plantacji nie było do tej pory. Plantacji nie było. Nikt tam nie planował, albo dobrze się kryje. Okej. Ale to bym widział po rachunkach za Okay. prąd, więc raczej chyba nie ma. Dobra, wróćmy jeszcze, Bartek, tak sobie zerkam na pytania, ale na razie nam fajnie idzie w zasadzie bez zerkania, więc kolejne pytanie, które gdzieś mi wpadło po drodze, bo mówisz, że na rok, i to jest, no, myślę, że taka mądra decyzja, że na rok podpisujesz, oczywiście wiadomo, że inflacja, że ceny rynkowo gdzieś tam weryfikują i się podnoszą, także ty sobie co roku zwiększasz te ceny. I okej, okay. A jak wygląda kwestia w ogóle podpisania umowy? No bo tu jest garaż, tak? Jest jakaś wartość, no wiadomo, że tam nie ma sprzętu, nie ma mebli. Jaką kaucję pobieracie? Kaucję mamy w wysokości miesięcznego czynszu. Czyli na przykład jak garaż tam jest za 260, to 260 zł kaucji. To raczej nie chodzi tam o jakieś zniszczenia tego garażu, bo to raczej ciężko coś tam zniszczyć, a zazwyczaj też co kilka lat będziemy chcieli odświeżać te garaże, żeby cały czas wyglądały zachęcająco. A raczej jedynie mieliśmy jedną sytuację, że po prostu osoba przestała płacić i to było takie nasze zabezpieczenie. A usunięcie z garażu po prostu najemcy to jest dosyć prosta sprawa. Nie tak jak z mieszkaniami. Okej, okay, podjeżdża kolega, który Nie, ale po inspiruje. prostu szykujemy wypowiedzenie umowy, wezwanie do zapłaty. No jak minie termin, no to też w umowie mamy taki zapis, że tam, bo właśnie nie wiem, w jakimś okresie tam od wezwania możemy po prostu już wejść do garażu, i wszystko, co będzie w tym garażu, możemy sobie
po prostu będzie należeć do nas, nie? A tam w środku Maybach. Dobrze by było. Ale zwyczaj jak ktoś ma Maybacha, to raczej nie wynajmuje garaży. A powiedz, czy właśnie mieliście do tej pory jakieś sytuacje? No bo to w zasadzie 2 lata minęły. Myślę, że ten portfel jest dosyć duży tych nieruchomości. 30 garaży w 2 lata, całkiem sensowny taki, że tak powiem, czas. Czy mieliście faktycznie jakichś problemowych klientów do tej pory, czy raczej nie? Znaczy, jakichś super problemów nie mieliśmy. Mieliśmy po prostu jednego najemcę. Może za bardzo go nie zweryfikowałem, po prostu była to młoda osoba, gdzieś tam trochę zagubiona i tak, no, przestała w ogóle płacić, odzywać się. Ale to na szczęście też szybko zareagowałem, więc to tam chyba dwa miesiące chyba nie zapłacił, ale to już w każdym razie sytuacja jest, no, idzie na drogę sądową w każdym razie, bo nie mamy z żadnym kontaktu, nie chce się z nami dogadać, więc. A chcemy też zobaczyć właśnie, jak to przez sąd wszystko się rozstrzygnie i jak to będzie wyglądać po prostu na przyszłość, takie doświadczenie, nie? No, takim no tak. drobnym przykładzie, nie? Tak, prędzej czy później pewnie będą podobne problemy, więc chcemy już przetrzeć szlaki. No, zgadza się, to też jesteśmy, tak jak mówię, nagrywamy w kryzysowym roku, więc różnie ludzie będą mieli, może będą chcieli zapłacić najpierw czynsz za mieszkanie niż kwotę za wynajem, mimo że ona jest niska, ale jak ktoś będzie miał gardło, nóż w zasadzie pod gardłem, no to będzie się pewnie zastanawiał nad każdym wydatkiem. Jeszcze chciałem zapytać o to, czy jeśli kupujecie garaż, który, tak jak mówisz, on był na przykład stary, nieużywany, no to wymieniacie bramę i to jest brama taka otwierana do góry, czy jest jakiś standard, nie wiem, doprowadzacie prąd, każdy garaż ma prąd, czy po prostu nie zwracacie na to uwagę, ważne, żeby byłby dach i żeby auto było chronione murem, a resztę już zostawiacie tej osobie, żeby sobie, nie wiem, lampy jakieś na baterię montowała. Jak to wygląda? Czy po prostu chcecie, żeby każdy garaż, mimo jakiejś większej inwestycji, na przykład bramę, która też kosztuje pewnie ponad 1000, jeśli nie więcej, no to bierzecie to na swój garb, że tak powiem. Znaczy, no, to zależy, mogę tak powiedzieć, bo zależy od stanu garażu. Jeśli brama jest w dobrym stanie, no to oczywiście ją zostawiamy, ewentualnie gdzieś tam impregnujemy, zależy, czy to jest drewniana, czy metalowa. Impregnujemy, malujemy po prostu, żeby, no, jeśli jest ok, no to po prostu wystarczy odmalować, odświeżyć i wygląda jak nowa. Natomiast jeśli chodzi o wymianę, no to tam są pojedyncze sytuacje, gdzie rzeczywiście te bramy są, no, zazwyczaj drewniane, są po prostu przegnite od spodu, gdzie ta wilgoć tam gdzieś od ziemi idzie, to wymieniamy na takie uchylne. Koszt jest około 1000-1200 zł. Także to nie są jakieś duże pieniądze. Jeśli tutaj chodzi o prąd, to powiem Ci tak, no, większość garaży ma prąd, gdzieś tam te instalacje elektryczne albo zostają, albo gdzieś tam zostają wymienione, ewentualnie gdzieś tam jakieś lampy, żarówki, coś takiego. Natomiast tam, gdzie nie ma prądu, to zależy też od sytuacji, gdzie na przykład jest blisko skrzynka z prądem, gdzieś tam łatwo jest ten prąd pociągnąć, to jak najbardziej to robimy. Jeśli to jest natomiast skomplikowane, gdzieś tam trzeba nie wiadomo skąd ten prąd ciągnąć, no to odpuszczamy, bo to są po prostu za duże koszty i nie kalkuluje się. A garaż bez prądu wynajmie się tylko po prostu, no, może mniej będzie chętnych, nie? Okej, zawsze się wynajmie. Myślałem, że powiesz, że niższa cena jest za to, że nie ma prądu. Znaczy, można najpierw spróbować wyższą, bo zależy, bo różni klienci tam podchodzą po prostu do tego, każdy ma inne potrzeby. Ktoś po prostu chce tam wrzucić jakieś rzeczy, których nie ma miejsca, gdzie trzymać w mieszkaniu i niepotrzebny mu tam prąd. A ktoś po prostu chce tam, nie wiem, grzebać przy samochodzie coś i, no, i musi mieć ten prąd, nie? Okej. Okay. A powiedz, czy są tacy chętni klienci wśród waszych, którzy chcą tam działać, nie wiem, biznesowo, na przykład naprawiać auta i mieć właśnie kanał? No bo to też jest jakaś wartość pewnie do garażu, jeśli garaż jest z kanałem. Znaczy, jeśli chodzi o tutaj, co powiedziałeś, działalność, no nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale na przykład mamy też w umowie, że, no, w garażu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Okay. Tak, tutaj tylko gdzieś tam jakieś takie prywatne naprawy ewentualnie z tym kanałem. Z kanałem jest tego typu problem, że często zbiera się tam woda. Dlatego mamy tam kilka garaży z kanałami, raczej są nieużywane. Większość osób to już chyba woli jechać się do mechanika, naprawić samochód, niż samemu coś tam grzebać. No tak, chociaż część lubi
Część osób lubi sobie po prostu pomajsterkować, czy wymienić nawet jakieś klocki hamulcowe i wtedy dużo łatwiej gdzieś tam w takim garażu. Pytam, wiadomo, że ta woda, to się Ale zgadza. tu jeszcze taka ciekawostka też odnośnie tych kanałów. Ostatnio tam przedłużałem umowę z jedną osobą i tak spotkaliśmy się przed garażem i tak otworzył i widziałem właśnie, że do tego kanału powkładał też jakieś przedmioty, bo ten kanał to też jest jakby dodatkowa powierzchnia, także Tak. po prostu wykorzystał go na maksa. No tak, jeśli nie ma faktycznie wody, jest suchy kanałek, to czasami pisze w ogłoszeniach, że suchy garaż, że nie ma coś wilgoci, czy nie ma wody, no to wtedy można faktycznie coś tam jeszcze w tym kanale sobie zmieścić. Dobra, idźmy dalej. Jakieś pytania mi przychodzą do głowy. Generalnie ile godzin w ciągu miesiąca poświęcasz na ten biznes, tak? No, do tej pory kupiliście i macie 30 garaży. Wiadomo, że przelew to jest pewnie jedyny czas, kiedy ty sobie przypominasz chyba o tym. Czy są jakieś problemy w ciągu miesiąca, tak jak z najemcami, że ci dzwonią i ty musisz coś wykonać? Znaczy, raczej nie ma takich problemów jak z mieszkaniami, że dzwoni najemca, że tam pralka się zepsuła, czy coś tam i tak No dalej. właśnie. Raczej tutaj nie są za bardzo obsługowe te nieruchomości. Po prostu muszę kontrolować, jeśli jakieś umowy się kończą, to wtedy po prostu kontaktuję się z osobą, czy przedłuża umowę, czy po prostu mam szukać nowego najemcy. No, kontrolowanie po prostu płatności to jest jeden dzień, po prostu usiąść, zobaczyć gdzieś tam w połowie miesiąca, jak to wszystko wygląda. Też tam wystawianie jakichś faktur, paragonów i tak dalej, a tak to, no i oczywiście jak się pojawia nowy garaż, no to wtedy jakieś tam kwestie związane z remontem, z notariuszami i tak dalej, nie? Czy tam po prostu, żeby pojechać zobaczyć garaż, nie? No ale to już przy kupowaniu kolejnych, nie? A tak jeśli chodzi takie na bieżąco rzeczy, no to na pewno tam gdzieś co 5-10 lat trzeba będzie tam, nie wiem, albo zrobić dach, albo odświeżyć go w środku, to jest nieuniknione. No ale póki co dopiero gdzieś tam zaczynamy to, więc też ciężko mi się powiedzieć, jak to będzie później wyglądać, ale póki co widzę, że to jest dosyć bezobsługowy biznes. Myślę, że to jest fajnie dla Ciebie i też dla tych osób, które się zajmują lub zaczynają, ale powiedziałeś dosyć ciekawe zdanie, że to jest dopiero początek, dopiero zaczynacie, no ale mamy 30 garaży, więc pytanie, jaki macie plan? Czy jest jakiś większy plan, chociażby na ten rok? Czy w ogóle firma ma jakieś większe plany, cele na, nie wiem, handel nieruchomościami, może innymi, czy te garaże i po prostu rozwój ilości tego? Znaczy, na pewno mamy gdzieś tam jeszcze w planach inne rzeczy. No, takim głównym celem to jest na razie dojście do 100 garaży. Oczywiście tam każdy rok mamy zaplanowany, ile konkretnie garaży musimy kupić, także tutaj mamy cele jasno wyznaczone. Już tak od jakiś czas wszystko idzie zgodnie z planem, także myślę, że to jest do osiągnięcia w ciągu tam 3 lat. No a później myślę, że nadal będziemy te garaże rozwijać, ale na pewno też chciałbym się skupić na innych nieruchomościach. Okej, dobra, to nie będziemy wchodzić w inne nieruchomości, bo to jest typowy odcinek o garażach, więc będę jeszcze o te garaże pytał i drążył. Jeśli faktycznie, a tego Ci życzę, firma Wam się rozwinie w kierunku innych nieruchomości, no to być może kiedyś wrócimy do tej rozmowy i zobaczymy, jak tam firma taty i syna się rozwija, a może rozwinie się o kolejne osoby. Także tego życzę. Idźmy dalej w te garaże. Kto sprzedaje garaże? Bo mówisz, że okazje się pojawiają takie, że garaż można kupić za 8 tysięcy akurat w Twoich gdzieś tam rejonach. No to bym powiedział, prawdziwa okazja. Czy to jest ktoś, kto po prostu, nie wiem, no właśnie kto? Skąd są takie ceny? W większości są to osoby starsze, które po prostu też nie znają wartości tych nieruchomości. Na przykład ostatnio miałem taką rozmowę, że pan sprzedawał garaż, no że on go tam x lat temu kupił tam za, nie wiem, 15 czy za 13 tysięcy i za tyle go chce sprzedać. No i mu taka cena odpowiadała, bo na nim nie stracił. Też za bardzo nie wiedział, jak te ceny się tam mają. No a tak naprawdę te ceny już tam chodzą po 30 tysięcy. Na przykład gdzieś tam w tym rzędzie ostatnio były sprzedawane garaże. No to zazwyczaj są to osoby, które nie mają rozeznania, jak te ceny się tam mają na rynku, bo idą bardzo szybko do góry. Widzę już to na przestrzeni tych 2 lat, że bardzo dużo się zmieniło. Na przykład tutaj takim przykładem może być, że niedawno wybudowali w moim mieście garaże, które sprzedają po 42 tysiące nowe.
przy blokowisku, no i automatycznie wszyscy, którzy tam gdzieś widziałem na tych ogłoszeniach, zaczęli sprzedawać garaże, no to przybliżali się do tych cen. I to tak dosyć drastycznie, więc też no zależy, naprawdę, to zależy. Kto, też mamy na przykład, mieliśmy takie sytuacje, że na przykład teraz w dobie kryzysu mieliśmy chyba dwa takie przypadki, że osoby po prostu gdzieś tam straciły pracę albo nie mogły wjechać do pracy i po prostu musiały po prostu sprzedać gdzieś tam garaż, nie? No i no też tak, udało się w miarę, znaczy nie mówię, że jest jakoś super tanio, ale na pewno była to okazja. No tak, jest to jakaś okazja, zresztą tak jak mówisz, ten czas kryzysowy to jest taki, że często ludzie będą stawiani, myślę, że to jest dopiero początek, będą stawiani przed taką decyzją, skąd pozyskać jakieś pieniądze brakujące, jeśli na przykład dostają 60 czy 80% tylko swojego wynagrodzenia, no bo sporo osób na postojowym właśnie w tym momencie tak ma, więc sprzedać coś, co niekoniecznie jest pierwszą potrzebą dla nich i uzyskać właśnie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, no to jest decyzja, która no po prostu nie jednego uratuje. Ja zawsze mówię, bo jak ktoś czasami pyta, o ty jesteś takim inwestorem, to ty skupujesz, to ty jesteś takim po prostu złym człowiekiem. Ale trzeba zrozumieć i myślę, że też się z tym ze mną się zgodzić w tym momencie, no właśnie, że oni potrzebują gotówki, której nie mają. Tak, tak. A nawet nie da. Czy ja jestem takimi osobami, które no, mogą w jakiś sposób im tam pomóc? Nie, tak, bo nie każdy teraz ma możliwość kupna takiego garażu czy mieszkania, bo każdy teraz też patrzy, żeby jak najbardziej siebie zabezpieczyć. Dokładnie. To co mówisz, to myślę, że to jest kluczowe. Dobra, idźmy dalej. Jakieś pytania na pewno mi się jeszcze pojawią. Nie zerkam na kartkę, żeby nie było zaraz, jak już wszystkie pytania, które będą, to jeszcze może o coś dopytam. Czy była jakaś rzecz, która cię zaskoczyła, jak ten biznes rozpocząłeś? Wiadomo, że na pewno był plan, bo o tym, co mówisz, że planujecie sobie liczbę garaży, że macie wszystko rozpisane, no to tak wydaje mi się takim poukładanym młodym człowiekiem, ale zaczęliście działać i czy było coś, czego nie przewidzieliście? Czego nie przewidzieliśmy, no. Może coś was zaskoczyło, bo wiadomo, że przykładowo, jak się robi remont w mieszkaniu, ktoś mówi, ja mam wszystko przygotowane, ale nagle w trakcie remontu po prostu coś, czego no, nikt się nie spodziewał, coś się wydarzyło, albo się osoba nie znała, bo po prostu nie miała doświadczenia, nigdy wcześniej nie zrobiła remontu. Czy ten biznes jest na tyle prosty i na tyle mało jest czynników, które się mogą po drodze zepsuć, że nic się takiego nie wydarzyło? Znaczy, była taka sytuacja, tu mogę powiedzieć, na początku, gdzieś tam kupując pierwsze garaże, takim błędem, jaki popełnialiśmy, to nie sprawdzaliśmy dachu w ogóle. No bo jak się przyjedzie, żeby zobaczyć garaż, no to nikt nie myśli, żeby wziąć ze sobą drabinę i po prostu gdzieś tam chociaż delikatnie wejść do góry, żeby zobaczyć, jak ten dach, papa wygląda. No i właśnie na początku mieliśmy takie sytuacje, że kupiliśmy garaż, a zaczęliśmy gdzieś tam już go szykować, remontować, zaczęło padać, no i zobaczyliśmy, że o, kapie, nie? No i już gdzieś tam dach to jest, no, około 1000 zł, nie? Także tutaj już była taka nauczka. Później kolejny raz też tak się wydarzyło, no i teraz już zawsze jak jedziemy oglądać, no to gdzieś tam tą drabinę zawsze gdzieś tam próbuję włożyć do samochodu, żeby zobaczyć, nie? Jak okay, ten dach chociaż wygląda. Myślę, że to nie jedyna rzecz, która gdzieś tam nas tak bardzo zaskoczyła z tym dachem, żeby tego pilnować, a tak to raczej większych niespodzianek nie było. A raczej jest to proste. Negatywne. Okej, okay. A pozytywne? Bo mówisz negatywne nie było? Pozytywne to było właśnie, nie spodziewałem się, że aż taki popyt jest właśnie na ten wynajem. Gdzieś tam kupując ten pierwszy garaż, to było takie no ryzyko, bo no, wiedziałem, że tam prędzej czy później by się wynajął, ale nie wiedziałem, że to aż tak zainteresowanie wzbudzi. Gdzieś tam tyle telefonu się rozdzwoni, że zobaczyliśmy, że to faktycznie może działać przy większej skali. No to dobra, to takie dołączę pytanie do tego, co powiedziałeś teraz, bo dajesz ogłoszenie, bo masz garaż do wynajęcia i dzwoni ci na przykład 10 osób. No załóżmy, że to jest średnio tam, może 5, może 10, może 20. Dzwoni 10 w ciągu jakiegoś czasu, jak ogłoszenie wisi. No i ty mówisz, nie mam już, bo wynająłem. No i te 9 osób zostaje. I czy wtedy nie było takich myśli, że ja ich wszystkich chcę uszczęśliwić, ale z drugiej strony mówisz, no nie ma tych garaży, które ja chcę kupować, no bo ich nie ma na rynku. Ja poczekam i oni może też poczekają, ale jak to potrwa parę miesięcy, to może znajdą albo kupią mieszkanie z garażem. I czy nie miałeś wtedy myśli takich, zbuduję? Zbuduję po prostu, żeby były, skoro jest tyle chętnych. Jasne, myśleliśmy o tym, żeby gdzieś tam postawić, ale tylko i wyłącznie murowane, bo nie mówię tutaj o oblaszanych garażach. To jak sobie to wszystko przeliczyliśmy,
no to po prostu się nie opłaca budować garażu, bo budowanie teraz garażu to są olbrzymie koszty, patrząc jakie materiały budowlane poszły do góry, no, usługi budowlane, działki. Natomiast jak my możemy po prostu, no fakt, tych okazji jest stosunkowo mało, no ale raczej gdzieś tam powoli tak chcemy inwestować, a nie tutaj. No i też chodzi o to, że te garaże, które możemy gdzieś postawić, to raczej to będą obrzeża miast i tak dalej, więc też tam najem będzie troszkę niższy, ceny za wynajem. A to wolimy już sobie po prostu gdzieś tutaj w różnych lokalizacjach pokupować, żeby no, też to ryzyko rozłożyć, dywersyfikować ryzyko, nie? No mądrze, bo tak, bo kupujesz garaż, który jest używany, no i już stoi na działce, której nie da się drugi raz sprzedać, i to Tak, jest centrum. która zazwyczaj jest gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest jakieś blokowisko, czy no, po Dokładnie. prostu jest zabudowa dookoła i to jest na pewno duży plus, nie? No a takie działki dzisiaj już w centrum miasta raz, że nie ma, a dwa, że jeśli jest, no to cena jest po prostu szalona. Ceny są kosmosu, dokładnie. To Także odpuściliśmy ten temat. Proszę? To odpuściliśmy ten temat, bo też sobie myśleliśmy, że nawet jakbyśmy mieli budować tam na obrzeżach miast, nie wiem, jakiś tam szereg, nie wiem, 5-10 garaży, to tak czy siak ciężko byłoby znaleźć najemców gdzieś tam w tej konkretnej lokalizacji na tyle garaży. Nie? Prędzej czy później pewnie by się znalazły, ale jakoś nas to nie zachęcało. No ja tak właśnie obserwuję chociażby na moim mieście. Ja mieszkam w Tychach i tu jest około 120-130 tysięcy osób na ten moment. I widzę, że faktycznie takich nawet blaszaków, bo murowanych, tak jak mówisz, no nie opłaca się budować i pewnie ci, którzy tu stawiają, też sobie to policzyli. No i takich blaszaków po prostu jest coraz więcej, bo ludzie gdzieś stawiają, no bo brakuje. Nowe blokowisko, nawet jedno miejsce parkingowe, a samochodów w jednym mieszkaniu czasami są 3 sztuki, no i nie ma tych samochodów, gdzie po prostu parkować. Tak, no blaszaków też tutaj zauważyłem na przykładzie tutaj mojej miejscowości, czy tutaj tych pobliskich, bardzo dużo powstaje takich terenów, gdzie, no, gdzie postawiają te garaże blaszane, więc no coraz bardziej popularny biznes. Wróćmy jeszcze do finansów, bo to jest dosyć, myślę, istotne, ciekawe. No, dla ciebie, jeśli masz wynajęte wszystkie, jest to fajny przychód. Jakie są koszty utrzymania takiego garażu miesięczne dla ciebie jako właściciela? Znaczy, to może ogólnie powiem, jak to wygląda, jakie są wszystkie opłaty, bo nie jest ich za dużo. To też wszystko zależy, jaka to jest forma własności, bo może być to własność, użytkowanie wieczyste lub poprzez jakąś spółdzielnię czy wspólnotę mieszkaniową. Tam też jest, każda spółdzielnia rządzi się swoimi prawami, także ciężko mi to też powiedzieć tak ogólnie, ale powiem tutaj na moim przykładzie, więc podatek od nieruchomości tutaj muszę się trochę zaskoczyć i was. Jest bardzo wysoki podatek od nieruchomości przy garażach, bo tam z tego co ostatnio czytałem, ustawa na 2020 rok, bo też samorządy ustalają te podatki, to chyba nie może przekroczyć 8 zł czy coś takiego. Także to jest tam około 7-8 zł tutaj w tych moich lokalizacjach, gdzie ja inwestuję. Także to jest bardzo dużo. Przy mieszkaniach chyba jest to niecała złotówka, nie? Podatek od nieruchomości. Rok. Także tutaj jest bardzo duża różnica i to jest około 120 zł na rok podatek od nieruchomości, od garażu. Kolejna sprawa to jest też użytkowanie wieczyste. Jeśli jest taka forma, no to jest teraz chyba jest 1%, to różnie też wychodzi tam od 30 do 70 zł rocznie. No i teraz pytanie, czy jest prąd? Prąd to jest zazwyczaj tam, nie wiem, 20-30 zł na rok. Zależy kto jak używa, ale zazwyczaj to jest po prostu, żeby zapalić światło w tym garażu, ewentualnie, nie wiem, podgrzać samochód czy jakieś tam drobne urządzenia. Także tutaj prąd to nie jest za duży wydatek, no ale największym jakby kosztem przy garażach to są spółdzielnie. Różnie się one mają, gdzieś od 20, mamy nawet garaże, które około 50 zł miesięcznie do spółdzielni się odprowadza. W tym jest podatek od nieruchomości prąd, no aczkolwiek pozostała część to jest jakby administracja tego i tam dbanie o tą infrastrukturę. Też spółdzielnia zajmuje się naprawami, gdzieś tam odmalowywaniem tych garaży, naprawą dachów. Także to jest też jedyny plus, ale jak sobie to skalkulowaliśmy, no to tak czy siak te spółdzielnie no, są mniej opłacalne niż jakby to była własność, nie?
Czyli przy takim garażu, który jest najbardziej opłacalny, w sensie to te koszty Dokładnie. miesięczne, masz to wszystko tak obliczone, że ten garaż, który jest najbardziej opłacalny, jest najmniej kosztów stałych, to miesięcznie jest to, nie wiem, strzelam, 30 zł, 50 zł, które musisz oddać z tego zysku? Znaczy, nie licząc podatku oczywiście, no to to jest, no jak 120 zł jest sam podatek od nieruchomości, to jest 10 zł miesięcznie, nie? Tak, 10. 10, 15, zależy tam, czy jest jeszcze jakiś prąd, czy coś. No i później tam, nie wiem, do 50 zł miesięcznie, czy coś takiego, nie? Także gdzieś to wszystko gdzieś tam mamy też w Excelu porozpisywane, także mniej więcej wiemy, jaka tam jest średnia. Także tam średnia chyba wychodzi około 20, czy tam 25 zł, coś takiego. Także to nie jest za Nie dużo. są to jakieś duże kwoty. Zrozumiałem, że w tej cenie, którą osoba płaci za wynajem garażu, jest też prąd. Obojętnie ile tego prądu będzie zużyte, czyli jest jakiś zapis w umowie, że powyżej jakiegoś zużycia ta osoba dopłaca. No bo jeśli ktoś by tam przyszedł i sobie, nie wiem, podłączył jakieś szlifierki i sobie swój samochód nawet będzie cały miesiąc szlifował lub spawał coś, no to też ten prąd chyba schodzi w jakichś większych ilościach. No tak dopytuję z praktyki. Nie było sytuacji, że zaskoczył was po prostu ten licznik z prądu nagle? Nie mieliśmy takiej sytuacji właśnie, że zaskoczył nas ten licznik. I jeśli chodzi o nasze umowy, no to nie mamy po prostu jakiegoś limitu. Po prostu w tą cenę najmu jest liczony prąd, Prąd i bo z koniec. praktyki wiemy, że to zazwyczaj to są tam no, śmieszne kwoty, gdzieś tam 10, 20, 30 zł No, przez kilka maks na złotych rok. to jest jedna żarówka, nie najprawdopodobniej jedna, dwie żarówki, które są włączane Tak. najczęściej przy wjeździe. Na razie tam, oczywiście tam ktoś też nam doradzał, żebyśmy właśnie na umowach zrobili, że też według zużycia prądu tam będzie osobna opłata roczna, aczkolwiek myślę, że to są później, też będzie o wiele więcej pracy z tym, więc opuściliśmy to, żeby jak najmniej z tym tutaj działać. Nie? Dokładnie, czyli jak najbardziej masz to zautomatyzowane, czasu uwolnionego, garaże pracują, pieniądze są zainwestowane. Czyli zajmujesz się jeszcze czymś innym, tak zawodowo? Masz czas? Tak, no taką główną jakby moją pracą jest handel zbożem. To też ciekawy temat, także moglibyśmy o tym też długo porozmawiać. O, ciekawe. No i tym po prostu się zajmuję też tutaj jakby pracuję, można tak powiedzieć, też na swój rachunek, więc no, jestem też elastyczny i mogę połączyć to z garażami, nie? No to do wszystkich inwestorów w garaże i mieszkania, jakby ktoś potrzebował trochę zboża, to można tutaj się do Bartka Zapraszam. zgłosić. Tak, bo tutaj mamy eksperta nie tylko od garaży, bym powiedział król garaży i król zboża jeszcze dodatkowo. Można tak powiedzieć. Więc okej, ja sobie zerknę może teraz jeszcze na kartkę, gdzie faktycznie może coś znajdę, jakieś pytanie, którego po prostu nie mam. Macie w ogóle taki plan, żeby te garaże zostawić już faktycznie w rodzinie, czy może po prostu poczekać na wzrost wartości, zrobić jakieś flipy na tych garażach? Czy macie oczywiście, no, najprawdopodobniej też macie tych, którzy wynajmują, którzy pytają was, tak, żeby chcieli kupić, tak? Macie takie propozycje? Kup na tej garaży? Tak, właśnie często jest, wystawiając gdzieś ofertę najmu, to bardzo dużo osób dzwoni, czy nie chcielibyśmy sprzedać i piszą, czy właśnie jest możliwość sprzedaży, bo chętnie by kupili. Jeśli chodzi o taki plan, no to nie mam na razie gdzieś tam takiego dokładnie sprecyzowanego planu, co z tym dalej zrobić. Póki co to kupujemy, trzymamy, wynajmujemy, zobaczymy. Myślę, że jak się plany zmienią, to będę wtedy jakoś tutaj podejmować decyzję. Też tutaj, jak wspomniałeś o tych flipach na garażach, to jest też świetny pomysł, o tym myślałem. Aczkolwiek no, tych okazji jest niewiele, więc a gdzieś za bardzo te pieniądze, które uda mi się zarobić z tych flipów na garażach, no nie miałbym w co inwestować, bo tych garaży po prostu by tyle nie było, żeby kupować kolejne. Oczywiście no, jakimś pomysłem byłoby poszerzanie terytoriów i po prostu wchodzenie do innych miast. Aczkolwiek no na razie gdzieś tutaj mam tak blisko wszystko koło siebie, że na razie staram się ogarnąć tutaj to, skontrolować, żeby jak najmniej, nie wiem, czasu na to poświęcać i wtedy skupić się na kolejnych miejscowościach i wchodzić gdzieś tam z inwestycjami w kolejne miasta, nie? A powiedz mi jeszcze, jak decydowaliście się w ogóle, żeby wchodzić w te garaże murowane, no to pewnie były rozkminki na początku, czy może te metalowe tańsze, takie stawiane, blaszane czy murowane. Jakie według ciebie
patrząc oczywiście na tych klientów, na to, co się dzieje w tych garażach murowanych, jakie są właśnie najlepsze po prostu przewagi takiego garażu, który jest postawiony, wymurowany nad takimi no, tańszymi odpowiednikami? Z tego, co tam też z doświadczenia i z tego, co gdzieś tam czytałem, w garażach blaszanych skrapla się woda i osoby, które gdzieś tam trzymają jakieś motory czy samochody, mogą po prostu, może rdza się po prostu pojawić, bo jest dosyć duża wilgotność w tych garażach blaszanych. No i jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, no to na pewno no garaż murowany jest taki bardziej, no nie wiem, może bardziej, nie wiem też, bo nigdy nie miałem garażu blaszanego i nigdy go nie próbowałem wynająć, ale myślę, że murowane garaże troszkę łatwiej się wynajmują niż blaszane, bo zazwyczaj jak są blaszane, to są jakieś tam, nie wiem, kompleksy 20-30 garaży na jakiejś działce pościskane i no nie wiem, ciężko mi powiedzieć na temat tych blaszanych garaży, bo no, nie jestem praktykiem. Z tego, co gdzieś tam udało mi się wyczytać, słuchać, no to no, też znajdują się chętni, ale no nie wiem, jak to w praktyce wygląda. Czy cenowo pewnie one są tańsze z tego, co sobie obserwuję? Tak, tak, tak. Tutaj gdzieś w naszych lokalizacjach to jest od 100 do 150 zł. Mhm, czyli praktycznie dwa razy taniej można taki garaż. Tak, tak. Dla klienta to jest... Blaszanych też zazwyczaj nie ma prądu i a dużo osób też właśnie ten prąd patrzy i też one są trochę, tak jak mówiłem, lokalizacja czyni cuda, one zazwyczaj są gdzieś tam upchane z tyłu na jakichś działeczkach, które udało się komuś gdzieś tam wyrwać, nie? Chyba, że ktoś oczywiście swoją działkę, która jest w dobrej lokalizacji, no to wtedy ma dobrą pozycję. Powiem tak, no generalnie myślę, że o wszystko zapytałem, o co chciałem. Sporo wiedzy, prawie 45 minut, więc myślę, że naprawdę fajna pigułka wiedzy dla tych, którzy albo już coś działają, albo w ogóle interesują się i chcieliby troszkę posłuchać, albo dla tych, którzy chcą zacząć i jak pokazuje nasz gość dzisiejszy, wcale nie trzeba czekać, bo młody wiek nie jest przeszkodą. Można samemu zacząć. Mogę tak ci przerwać. No, też jest bardzo niski poziom wejścia. No, każdy może gdzieś spróbować w tych nieruchomościach zacząć. No, nawet takie młode osoby mogą spróbować po prostu. Myślę, że każda osoba, która chce zainwestować w nieruchomości, no, z garażem nie będzie miała większych problemów, bo jest to dosyć no, do ogarnięcia, myślę, że dla każdego. Dokładnie, dokładnie tak. Także niska kwota wejścia to na pewno. Niepotrzebna jest jakaś specjalistyczna, bardzo duża wiedza na początek. Nie potrzebujesz robić remontów, jak przy wielu innych nieruchomościach. No i tyle. I w zasadzie nie woła jeść też o to chyba bardzo ważne pytanie, które zadałem wtedy i powiedziałeś, że ono jest istotne i też się zastanawiałeś, czyli kwestia rotacji tych klientów i tych godzin, które musisz poświęcić w ciągu miesiąca na obsługę tego, a przy 30 nieruchomościach jakkolwiek to brzmi, to są tylko garaże, ktoś by powiedział, ale jeśli miałbyś 30 kawalerek, no to myślę, że to jest praca na pełny etat, co najmniej dla jednej osoby przy 30 kawalerkach. Jeśli nawet są to ludzie, którzy chcą mieszkać na dłuższy okres, to zawsze coś się wydarzy w tych 30 mieszkaniach. Sam mogę potwierdzić, bo tych nieruchomości, którymi zarządzamy, też jest kilkadziesiąt i zawsze coś się dzieje. Mimo, że jest spokój, to jak jest im większy spokój, tym duża szansa, że za godzinę czy za trzy się coś wydarzy. Także tutaj chyba przy tych garażach jest szansa dużo mniejsza, żeby coś się tam po prostu przewróciło. No bo tych urządzeń, tego wyposażenia praktycznie tam nie ma. Dlatego myślę, że jest to dosyć ciekawa alternatywa dla tych, którzy albo mają inne nieruchomości i chcieliby wejść w coś jeszcze, albo chcą zacząć z jakąś niską kwotą na początek. Dobre podsumowanie? Bardzo dobre, świetne. Nie mam już chyba nic do powiedzenia, także jak ktoś chce spróbować swoich sił, to jak najbardziej polecam. Super. W sumie tyle. Pytania chyba wszystkie. Kartka po prostu pełna myśli w głowie. Miałem mnóstwo też ciekawych właśnie pytań, które gdzieś sam jako klient, bo też wynajmuję kilka garaży, chyba dokładnie w tym momencie trzy, więc też gdzieś tam pytałem o te rzeczy, które mnie interesowały. Także dziękuję Ci Bartek za rozmowę, za dużo wiedzy, przede wszystkim praktycznej, bo to na moim kanale jest dosyć istotne, żebyśmy rozmawiali z praktykami, bo sam takim praktykiem jestem. Także Bartek, życzę powodzenia w rozwijaniu tego portfela, tej firmy razem z tatą. Życzę, żeby były okazje, żebyście doszli jak najszybciej do setki garaży.
Dziękuję również za zaproszenie, za możliwość wystąpienia. Także jeszcze tutaj może taką małą reklamę zrobię. Też prowadzę taką stronę na Facebooku, tam wypisuję różne ciekawe rzeczy też o tych garażach, o inwestowaniu w garaże, także jak ktoś ma ochotę też sobie poczytać więcej coś, to zapraszam. Możemy później, nie wiem, pod filmem zamieścić link może do tej strony. To jasne, tak. Jasne. No możesz powiedzieć, jak się nazywa ta grupa, jeśli... Grupa się tak, ta strona nazywa się tak jak nazwa firmy GIL, grupa inwestycyjna s.c i tam po prostu od czasu do czasu z aktualnych inwestycji stawiamy jakieś ciekawe informacje, myślę. Jasne, wrzucimy informacje z linkiem do tej strony na Facebooku, żeby ludzie mogli sobie tam wejść i poczytać, bo jeśli mówisz, że jest faktycznie sporo wiedzy, to też jest to jakoś wartość dodana do tego filmu, także wrzucamy. Bartek, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia i rozwijania biznesu. Widzimy się, mam nadzieję, na żywo wkrótce gdzieś po drodze. Możemy się, jasne, na jakichś eventach, było miło się spotkać. Ciekawe, ile jeszcze to potrwa, mam nadzieję, że... Bądźmy dobrej myśli, że jeszcze w tym roku będzie okazja na jakieś spotkanie na żywo. Także dzięki za spotkanie i powodzenia i do zobaczenia. Dzięki również. Cześć. Trzymaj. Cześć.